każde pojawienie się osób spoza Jeleniej Góry, tym bardziej osób, które są zainteresowane regionem, jest ważne. Im więcej będziemy mieli tego typu imprez, czy tego typu wydarzeń, jak tutaj mamy, czyli zjazd ludzi właściwie z całej Polski, tym jest to coraz to lepsza promocja regionu. Właśnie często władze miasta i strony związkowe nie po drodze spotkają się. Nie ma takiej sytuacji, że my jako miasto jesteśmy po przeciwnej stronie w stosunku do związku zawodowego. Stół negocjacyjnego, powiedzmy. Stół negocjacyjny właśnie polega na tym, że dwie strony się spotykają, każdy na samym początku ma odrębne krańcowo zdania i później trzeba znaleźć ten środek, który będzie wspólny, możliwy do zaakceptowania przez jedną i drugą stronę. Ja nie ukrywam, że wielokrotnie zdarzało mi się uczestniczyć w negocjacjach ze związkami zawodowymi, czy to z OPZZ-em, czy to z Solidarnością, i zawsze udało nam się znaleźć wspólne takie zdanie, które będzie do zaakceptowania i przez Związek Zawodowy, i tak samo przez nas, przez miasto, czy jeszcze wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim miałem sytuację chociażby taką, że były protesty przeciwko likwidacji jednemu ze szpitali i udało się, nie tylko jednemu, bo to kilka tych szpitali, które akurat było, niestety musiałem czy to łączyć, czy to restrukturyzować. Udawało nam się wyjść z tej sytuacji. Na pewno jest inna, na pewno, niż ta, która była w 80 roku przez Lecha Wałęsę i innych zakładana. Ja sam byłem członkiem tamtej Solidarności, przez kilka lat czynnym członkiem Solidarności. Na pewno to nie jest ta sama Solidarność, która była w 80 roku, ale też są też inne cele przed Solidarnością. Wtedy rozmawialiśmy o wolności w kraju. Teraz się przede wszystkim związek zabiega o prawa pracownicze. I to, po prostu jest to inne podejście do rzeczywistości, jaka jest. Jesteśmy dzisiaj w Jeleniej Górze, jeździmy z tą Solidarnością po kraju. Tak jak mówiłem 6 lat temu, po moim wyborze we Wrocławiu, że Solidarność to nie tylko Gdańsk, Szczecin i Jastrzębie, tam gdzie zostały podpisane porozumienia, te najważniejsze, ale Solidarność rodziła się w każdym mieście. Dlatego przez te 6 lat zwiedziliśmy jako Komisja Krajowa wiele miejsc historycznych, tam gdzie zakładała się Solidarność, gdzie ludzie tak samo walczyli jak robotnicy w Gdańsku, w Szczecinie i w Jastrzębiu. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Jeleniej Górze. Jest to wielki szacunek i ukłon w kierunku Solidarności Jeleniogórskiej. I to posiedzenie Komisji Krajowej jest posiedzeniem planowanym i dobrze, bo gdybyśmy byli tutaj na posiedzeniu nadzwyczajnym, to znaczy, że coś się bardzo złego dzieje, jeżeli chodzi o zakłady pracy lub pracowników w regionie jeleniogórskim. Jest to posiedzenie planowane. Dzisiaj będziemy oceniali funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego, bo to, szanowni państwo, rok czasu minął. Pojutrze jest spotkanie w kancelarii pana prezydenta z udziałem pana prezydenta i pani premier. Będziemy podsumowywać pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego, ale dzisiaj to także ocenimy na Komisji Krajowej. Mamy standardowe uchwały przygotowujące nas do zjazdu krajowego, który odbędzie się 24 i 5 listopada w Płocku. Także będziemy dzisiaj dyskutować na temat umowy handlowej między Polską a Kanadą, czyli już tej słynnej CETA, umowy CETA. Także wiele takich spraw organizacyjnych. Na pewno będziemy się chcieli też zapoznać z problemami tutaj zakładów pracy regionu jeleniogórskiego. Przewodniczący, dzisiaj miałem zaszczyt z przewodniczącym być w zakładach Jelfy, a także pod obeliskiem pamiątkowym, gdzie odbył się w 81 roku na przełomie stycznia-lutego strajk okupacyjny, który faktycznie pozwolił Solidarności utworzyć się tutaj w Jeleniej Górze, w tym zakładzie pracy. I to tylko tyle, szanowni państwo. Oprócz tego, jak wiecie państwo, niedługo już jest po pierwszym czytaniu projektu obywatelskiego o niedzielę, niedługo już podkomisję i komisję. 18, czyli jutro, jest w Sejmie komisja dotycząca obniżenia wieku emerytalnego. Komisja sejmowa, też nasi przedstawiciele będą brali w niej
w niej udział, także to są takie jakby najważniejsze sprawy. Rozpoczęła działanie komisja kodyfikacyjna, czyli zmiany kodeksu pracy, a tak właściwie nie zmiany, tylko napisanie kodeksu pracy na nowo. I to są takie najważniejsze sprawy, które będziemy starali się omówić na dzisiejszym posiedzeniu i jutrzejszym posiedzeniu Komisji Krajowej tutaj w Jeleniej Górze. Tyle z mojej strony, proszę bardzo, są pytania. Niebawem zjazd również przygotowujemy w Płocku. Tak. Też będzie o tym mówić? Tak, tak, tak. To jest wielki ukłon w kierunku właśnie Płocka, ale także Radomia i Ursusa, bo w tym roku mieliśmy okrągłą rocznicę wydarzeń właśnie w Płocku, Radomiu i Ursusie. I po raz pierwszy zjazd odbędzie się w Płocku, ale przede wszystkim właśnie ta rocznica, to jest dla nas bardzo ważne. Na zjeździe będzie obecny także pan prezydent Andrzej Duda, wielkie wydarzenie, bo przecież każdy zjazd Solidarności, najważniejszej władzy w Związku Zawodowym Solidarność, jest wydarzeniem. Od 6 lat zjazdy są organizowane co drugi rok, nie co rok, także tych spraw będzie naprawdę bardzo dużo. Będziemy podsumowywać tą dwuletnią, czyli połowę naszej kadencji władz związku, ale także wprowadzać zmiany do statutu, aby ulepszać nasz związek. I to jest dla nas najważniejsze. Też będziemy prowadzić debatę na temat nowej formy dialogu społecznego, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy bardzo dobre narzędzie, ale przede wszystkim dialog zależy od nas, od ludzi, jak będziemy do tego wszystkiego podchodzić. Jeszcze jedno, jak pozwolicie, koledzy. Dzisiaj rząd pani premier Beaty Szydło podsumowuje pierwszy rok działalności. Zdaniem związku była to dobra zmiana? To się tak dobrze składa, że rok rządu to także rok rządów przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, czyli mojej osoby, i funkcjonowanie przez rok pani premier Szydło jako prezesa Rady Ministrów i rządu było kompatybilne z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego, bo pierwsze posiedzenie Rady było 14 grudnia w obecności pani premier i można porównać tak, że i początki w Radzie Dialogu Społecznego, i początki rządu były trudne, ale ja mogę oceniać to z punktu widzenia prowadzenia dialogu. Uważam, że ten dialog w obszarach Rady był prowadzony w sposób dobry. Mieliśmy tam małe mankamenty dotyczące chociażby przekazywania, ale to już nie ze strony rządu, tylko ze strony Sejmu, poszczególnych projektów ustaw na czas. Nie mieliśmy czasu na pełne konsultacje zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i związkach pracodawców. Ale te sprawy, które sobie założyliśmy wspólnie i ustaliliśmy na Radzie, rząd konsekwentnie realizował. Czyli zmiana ustawy o prawie zamówień publicznych, klauzula społeczna, czyli umowa o pracę, minimalne wynagrodzenie, stawka godzinowa 13 zł plus waloryzacja, czyli algorytm do tego, niewliczanie do stawki godzinowej tak zwanego dodatku za godziny nocne, syndrom pierwszej dniówki, sprawa załatwiona, podpisana przez prezydenta. Taka prosta sprawa, nie można było to przepchać przed parlament, bo to ponoć utrudniało działalność gospodarczą przedsiębiorców, za dużo było papierkowej roboty. No przepraszam bardzo. Sprawa załatwiona, prowadzimy w tej chwili już nawet nie dyskusję, tylko już projekt jest na Radzie Ministrów, zmiany ustawy o agencjach pracy tymczasowej, żeby praca tymczasowa nie była pracą tymczasową przez kolejne 20 lat, tylko żeby faktycznie było to maksimum, tak jak jest w ustawie zapisane, 18 miesięcy. Tak jak mówiłem wcześniej, jutro podkomisja dotycząca obniżenia wieku emerytalnego i przeglądu całego systemu emerytalnego. Nie będziemy już tego blokowali, chcemy, aby faktycznie ustawa weszła z dniem 1 stycznia 2017 roku, z vacatio legis do października. Będziemy chcieli i szybciej, mam nadzieję, że system komputerowy ZUS-u jednak pozwoli na to, że może o miesiąc czy o dwa ta ustawa wejdzie wcześniej w życie. Także chcemy takiego przeglądu wszystkich emerytur, bo my tutaj nie opuszczamy tego wieku emerytalnego składkowego, czyli 35 lat kobiety bez względu na wieku mężczyźni, 40 lat, ale chcemy to zrobić łącznie z przeglądem emerytur górniczych, mundurowych, bo tam widzimy, że też trzeba pewne sprawy uporządkować, chociażby przy okazji emerytur górniczych. Jeżeli ktoś przychodzi na wcześniejsze emerytury z tytułu warunków szkodliwych, to uważamy, że podejmowanie przez niego, przez tą osobę, na drugi dzień pracy na tym samym stanowisku, tylko w innej firmie, to dla mnie, dla związkowca, to jest patologia i to po prostu trzeba zmienić. I to dotyczy to samo służb mundurowych. Jeżeli policjant w czwartek odchodzi na emeryturę, a w poniedziałek pracuje
w tej samej Kobencie, tylko na stanowisku cywilnym, specjalista do spraw BHP, no to przepraszam bardzo, zabiera miejsce pracy innemu pracownikowi, psuje ten rynek pracy. To wszystko trzeba przejrzeć, bo system emerytalny i emerytura to jest zabezpieczenie, a nie, przepraszam bardzo, dorabianie do czegoś. Wiem, że emerytury są niskie, ale ci wszyscy, którzy osiągają pełny wiek emerytalny, to mają wtedy zgodnie z ustawą prawo do jakiejś tam kwoty sobie dopracować. Ale ci, którzy odchodzą na wcześniejsze emerytury, no to jest inna sprawa. Musimy to wszystko tak poukładać w prawie, żeby nie było tych gorszych i lepszych. Co do CETA, to panie redaktorze, szkoda i szanowni państwo, szkoda, że oczywiście znowu w obszary CETA wdarła się polityka. Jak dzisiaj słyszałem lament rano w telewizji pana ministra Kośniaka-Kamysza, że to zabije rolnictwo, że to jest po prostu... A człowiek nie przeczytał w ogóle tej umowy, 1000 stron ona ma, ja jej też nie przeczytałem. Mało kto w Polsce to przeczytał. Mało kto po prostu przeczytał w Polsce. Trzeba w jakimś stopniu zaufać ekspertom. Gdzie był błąd popełniony? Błąd popełniony był w momencie, kiedy te negocjacje były tak zwanymi negocjacjami tajnymi, że mało o tym żeśmy wiedzieli. To samo dotyczy i pakietu klimatycznego, i tej umowy o wolnym handlu ze Stanami, czyli TTIP. To jest jakby tutaj dla nas bardzo ważne i dzisiaj możemy powiedzieć tak, tą umowę z Amerykanami odpuszczono, bo jeżeli podpiszą CETA, to i tak te korporacje amerykańskie, które mają dużo, są korporacjami globalnymi i tak wejdą na nasze rynki i tak dalej. No, z jednej strony słyszymy, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o GMO, bo na trzeciej stronie ponoć te umowy jest to jasno napisane, ale ponoć na 487 jest zapisane, że dopuszcza się jakieś negocjacje między tam stronami. Po pierwsze musimy wiedzieć, że to nie jest umowa między Polską i Kanadą, tylko Unią Europejską i Kanadą, czyli można powiedzieć szeroko rozumianą Europą. Z jednej strony domagamy się dostępu do tanich surowców i mamy tą szansę, bo to jest w tej umowie. Także faktycznie zostawmy to fachowcom. Dla mnie, dla związkowca interesują nas sprawy dotyczące tak zwanego arbitrażu, żebyśmy tutaj sobie nie wylali dziecka z kąpielą i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali i przyjmiemy stanowisko najprawdopodobniej, ale stanowisko takie wyważone i szkoda, że faktycznie o tym tak mało się mówiło i było mało dostępu do właśnie przez te wszystkie lata, jak te umowy negocjowali. To mi troszeczkę... No przypomina, proszę? Niepokoi, że tak. Tak, niepokoi, że faktycznie dlaczego to w taki sposób negocjowano. Pewne rzeczy pewnie, że trzeba utajnić, ale wiele stron i artykułów i paragrafu tej umowy można było faktycznie przekazać szerokiemu społeczeństwu. Nie byłoby tej polityki, jak to dzisiaj niektórzy starają się właśnie po raz wtóry wzniecać niepokoje i nie interesują ich sprawy dotyczące, czy ta CETA zostanie podpisana przez Unię Europejską, czy nie, tylko faktycznie im więcej ludzi na ulicach jest za dyma, to ich tylko interesuje. I ta gwałtowna podwyżka podatków dla ludzi powyżej 6000. Panie redaktorze, szanowni państwo, my jako związkowcy Solidarności od wielu lat mówiliśmy o wolnej kwocie od podatku, że ona nie jest zmieniana, że mamy ją najniższą. Łaskawie Trybunał Konstytucyjny raczył to zauważyć, tylko dziwi mnie jedno, co ma Trybunał do ustalania kwoty, że ma być 8 tysięcy. Przepraszam bardzo, kto to wyliczył w Trybunale? Pan przewodniczący Rzepliński? On jest od tego, żeby jasno powiedzieć jako sędziowie Trybunału, że ta kwota musi być waloryzowana zgodnie z Konstytucją i tak dalej, przepisami, a nie jaka ma być kwota. To jest po pierwsze. My uważamy, że powinno być jak najszybciej wprowadzona wolna kwota od podatku dla tych, którzy faktycznie dzisiaj zarabiają i żyją na poziomie egzystencji biologicznej. Bo to nie jest tak, że z jednej strony ci ludzie mają płacić podatek, a z drugiej strony idą do państwa po dopłatę do czynszu, po dopłatę do energii, po pomoc społeczną. A jeżeli chodzi, i tu uważaliśmy, że chcemy iść w takim kierunku degresywnym, czyli maksymalnie do średniego wynagrodzenia, ale dzisiaj ci, którzy zarabiają na poziomie minimalnego wynagrodzenia, czyli tej egzystencji, w ogóle nie powinni płacić podatku dochodowego, bo oni się powinni mieścić właśnie w tej wolnej kwocie od podatku. A dla wszystkich, no nie stać na dzisiaj. Rząd uważa inaczej, że chce wprowadzić w ogóle szeroko rozumiane zmiany. My od lat mówimy, że powinien rząd wprowadzić trzeci próg podatkowy dla tych najbardziej... ci, którzy najwięcej
zarabiają, bo dzisiaj w tym pierwszym przedziale podatkowym rozlicza się 97% podatników. No z różnych przyczyn się rozliczają się ze współmałżonkiem i tak dalej, ale większość z nich stosuje ten, nazwijmy to MADEF, jest ten podatek liniowy i tak dalej, na zasadzie tej działalności gospodarczej, i próbują się w tym rozliczać ci, którzy faktycznie powinni płacić podatek ten w drugim progu. Ja uważam, że powinno być trzeci próg podatkowy i niech nie lamentują ci, którzy faktycznie będą się załapywać, czy to w drugim, czy w trzecim progu podatkowym, bo każdy, ja bym chciał zarabiać, przepraszam bardzo, 1 000 000 złotych miesięcznie i płacić 500 tysięcy złotych podatku. Dla mnie nie ma w ogóle najmniejszego problemu. Dziwię się tym ludziom, ale widocznie to tak jest. Kto więcej ma, tym mniej się chce dzielić z państwem. I tylko tyle. Zobaczymy, jak to zostanie przygotowane przez ministra Kowalczyka. Podchodźmy do tego w sposób spokojny. Ma być to jedna danina, później ma być dzielona na poszczególne, że tak powiem, szufladki.